Suwalskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej musi zapłacić półmilionową karę, ponieważ nie kupiło od PGNiG zadeklarowanej ilości gazu CNG. Gdy ceny paliw zaczęły szaleć, coraz częściej z zajezdni wyjeżdżały autobusy napędzane silnikami diesla, a te na gaz pozostawały w garażach. W PGK podjęta została dość świadoma decyzja o tym, by ograniczyć kursowanie pojazdów napędzanych gazem CNG z pełną świadomością tego, że możemy nie odebrać tego paliwa w takiej ilości, w jakiej je zamówiliśmy, a konsekwencją może być tego kara, która zostanie naliczona naszej spółce. Suma summarum, okazało się, że taki ruch przyniósł duże, bo wynoszące ponad 1,5 miliona złotych oszczędności, kiedy jeździliśmy autobusami napędzanymi olejem napędowym, a nie gazem ziemnym, więc oszczędność była duża, no ale niestety przyszedł ten moment weryfikacji i okazało się, że tego gazu nie odebraliśmy tyle, ile PGK zamówiło od spółki PGNiG. W związku z tym spółka PGNiG naliczyła umowną karę w wysokości 500 000 zł. Jak informuje Kamil Sznel, podjęto i to nie jedną próbę kontaktu z zarządem paliwowego potentata. Niestety tutaj wszelkiego rodzaju próby nawiązania kontaktu, czy to przez prezydenta Suwałk, czy przez prezesa spółki PGK, nie przyniosły żadnego rezultatu. Niestety nie ma takiej możliwości, by dodzwonić się do sekretariatu spółki PGNiG, by porozmawiać się z zarządem, by umówić się nawet tylko i wyłącznie na rozmowę telefoniczną i spróbować podjąć ten temat. Nie było tutaj żadnej możliwości, by takie rozmowy podjąć. Została nam tylko i wyłącznie droga pisemna. I z tej drogi oczywiście skorzystano, prosząc o anulowanie kary lub jej zmniejszenie. Niestety takie rozwiązania nie znalazły aprobaty zarządu PGNiG. Otrzymaliśmy pismo, że niestety takiej możliwości nie ma, że ta kara została naliczona i będzie wyegzekwowana, więc tak to wygląda na dzień dzisiejszy. My oczywiście będziemy dalej starali się kierować swoje pytania, prośby o rozmowę ze spółką PGNiG, by tę sprawę jakoś rozwiązać. Z doniesień medialnych dowiadujemy się, że spółka PGNiG jest skora, by rozłożyć tą płatność na raty. To już jest jakiś ukłon w naszą stronę. Zobaczymy, co dalej z tą sprawą. Do tematu kary i jej źródeł oraz konsekwencji wielokrotnie nawiązywali podczas dzisiejszej sesji miejscy radni. O ich pytaniach, wątpliwościach i domniemaniach, a także o tym, co na nie odpowiedział prezydent miasta, powiemy w najbliższy piątek. W chwili zamknięcia dzisiejszego wydania sesja wciąż trwała.